Panowie, patrząc na zegary, na pewno już wiecie, że przed nami kolejne wiadomości. Dzisiaj Marek Włodarczyk, który jest ze mną, ma okazję zapowiedzieć te radiowe. Zapowiadałeś kiedyś wiadomości? Nie. No to proszę. No mam nadzieję, że będą dobre, że będą najlepsze w tym roku. Te wiadomości, które za chwilę Państwo usłyszą i nastroją Państwa do nie tylko na dzień dzisiejszy, ale na najbliższy pół roku. Niech tak zostanie. Wiadomości w Radiu Złote Przeboje, najświeższe, już teraz. Minęła 13. Wieczór pogodny, burze jedynie na wschodzie Polski, a co czeka nas jutro, powiem po wiadomościach. Polscy prawnicy utworzą społeczną komisję kodyfikacyjną, chcą mieć wpływ na projekty zmian w prawie. Przyjaciele i współpracownicy Andrzeja Wajdy zjechali do Cannes, by świętować wieczór poświęcony polskiemu reżyserowi. Agnieszka Trojanowska, WIS. Powstanie społecznej komisji kodyfikacyjnej ustalili wczoraj uczestnicy Kongresu Prawników Polskich w Katowicach. Komisja ma stać na straży standardów praworządności w Polsce. Swoje prace będzie przedstawiać rządzącym, aby można je było uwzględnić w projektach zmian w prawie. Kilkaset osób wzięło udział w 5. Marszu dla Życia i Rodziny w Krakowie. Uczestnicy marszu przeszli ulicami Krakowa do parku imienia Jordana, gdzie zaplanowano piknik rodzinny. Hasło tegorocznego marszu brzmi Czas na rodzinę. Podobne marsze odbywają się w całej Polsce. Najstarszy jest warszawski, w tym roku organizowany po raz 12. Przejdzie ulicami stolicy za 3 tygodnie. Historyczny moment. Dziś w Cannes wieczór z Andrzejem Wajdą, podczas którego pokazany zostanie zrekonstruowany cyfrowo Człowiek z żelaza. Obraz zdobył w 1981 roku Złotą Palmę. Na ten specjalny pokaz w ramach Cannes Classic przyjechało wielu przyjaciół i współpracowników Andrzeja Wajdy, m.in. Krystyna Janda i Alan Starski. Są też młodsi twórcy, jak reżyserka Małgorzata Szumowska. Miałam z nim jakieś bardzo mądre rozmowy, on mi bardzo dużo jak gdyby dał. No i oczywiście też dla mnie taka postać legenda. Mało mam tych reżyserów jednak w polskim kinie, którzy dokonali tego co Wajda, takich wielkich, przełomowych filmów, które przestały się na cały świat, które mówiły przede wszystkim o Polsce w trudnych czasach, jakie wtedy były. W głównych rolach w Człowieku z żelaza występują Jerzy Radziwiłłowicz i Krystyna Janda. Radio Złote Przeboje. Sponsorem prognozy pogody jest Black Glass. Przyciemnianie szyb, zmiana koloru aut, ochrona lakieru, Jelenia Góra, ulica Wincentego Wola 8. Telefon 663-442-021. Miłego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, burze po południu jedynie w okolicach Białegostoku, Lublina, Rzeszowa i Przemyśla. A jutro też trochę chmur, trochę słońca. Najcieplej na południowym wschodzie i na zachodzie Polski do 22 stopni, w centrum 20-16 stopni. Jutro w Gdańsku i w Zakopanem. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. 106,2 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Black Glass. Przyciemnianie szyb, zmiana koloru aut, ochrona lakieru, Jelenia Góra, ulica Wincentego Pola 8. Telefon 663-442-021.